Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to pierwszy podcast z nowej serii, obiecanej serii już od chyba 2-3 miesięcy, czyli 7 grzechów głównych. Standardowo zaczniemy sobie od pychy, właśnie tego dotyczy dzisiejsza historia. Lucjan też jest, Lucjan się z nami wita. Ja miałam przerwę w nagrywaniu jakieś 2 tygodnie mniej więcej i Lucjan miał dużo czasu, aby sobie rozgrzać strony głosowe. Ja zresztą tak samo, bo przyznam szczerze, że bardzo, ale to bardzo brakowało mi mówienia do Was, nagrywania. No i też pewnie z tego powodu planuję, gdzieś tam mam swoje odgórne założenie, aby w tym tygodniu stawić 3 podcasty. Czy to się uda? Nie wiem. Jeżeli się uda, no to podcast pojawi się dzisiaj, ten, który słyszycie. Pojawi się też w czwartek, no i jak dobrze pójdzie, to też w niedzielę. Ale tak jak mówię, no to są tylko takie moje odgórne założenia. Gdzieś ja i moje ego sobie coś takiego postanowiliśmy, a czy to się uda, no to się tak naprawdę okaże. A, no i oczywiście wspomnę tylko, że kolejne 7 podcastów będzie właśnie z tej serii. Nie planuję tutaj robić jakichś takich przerywników, czyli że pojawi się jakaś seria absurdalna, czy za zamkniętymi drzwiami. Nie, no wszystko na raz idzie. Lecimy z serią 7 grzechów głównych, sezon 4 tak naprawdę. No i skoro kapucynkowe wiadomości, czyli ogłoszenia parafialne mamy już za sobą, to bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Standardowo, jak w poprzednich sezonach, w przypadku pychy wybrałam tak zwaną sprawę honorową, która w rzeczywistości z honorem nie ma nic wspólnego. I wiem, że można na ten temat oczywiście mieć różne zdanie, natomiast ja uważam, że trzeba mieć naprawdę wysokie mniemanie o sobie, by decydować o czyimś życiu i dość często przy tym zasłaniać się siłami wyższymi lub nawet samym Bogiem. Zanim przejdziemy do historii, chcę przypomnieć o kulturze wypowiedzi. Wiem, że są to ciężkie sprawy, budzące emocje, jednak mowa tutaj o jednostkach, a nie o wszystkich osobach z danej społeczności. Tyle w ramach wstępu. Dzisiaj przeniesiemy się całkiem blisko, bo za naszą polską granicę, do Niemiec. Jednak, by zacząć od początku, musimy znaleźć się w Afganistanie. Ostatnio przy sprawie Kandil Balok, też jeżeli chodzi o pychę, był to sezon 3, mówiłam o Pakistanie i mogliśmy zahaczyć o mały fragment kulturowy, tak więc teraz też tak zrobimy. No i chciałabym Wam po części przedstawić realia Afganistanu tym razem, nie Pakistanu, tylko Afganistanu, skupiając się na tak zwanej kulturze tego miejsca i przyjętych normach. Tak więc, moi drodzy, Afganistan jest krajem znajdującym się w środku Azji, czasami określany jej sercem. Ja osobiście nigdy tego określenia nie słyszałam, ale tak mówi Wikipedia, więc jej zaufam. Pod względem ludności kraj ten jest trochę podobny do Polski, ponieważ oficjalnie liczy ponad 40 milionów mieszkańców. Ostatnio było głośno oczywiście o Afganistanie, większość pewnie kojarzy dlaczego. Chodzi rzecz jasna o zmiany polityczne i to bardzo radykalne, które niestety wciąż mają miejsce. Po części będzie też to temat tego podcastu, mam tutaj na myśli takie narzucanie kultury, zachowania, obyczajów i zasad, które przecież no, nie każdemu odpowiadają. Ale wracając do tematu. Afganistan jest znany niestety z tych częstych zmian i to nierzadko wcale nie w sposób demokratyczny. Myślę, że dla historyków ogarnięcie tematu tego kraju to nie lada wyzwanie. Było sporo tych zmian na przestrzeni ostatnich lat, zresztą i nie tylko ostatnich. Jednak mimo braku stabilizacji i częstych zmian, to właśnie ten kraj posiada jeden z wyższych współczynników przyrostu naturalnego, który liczy ponad 2,3%. Dużo, naprawdę dużo. Naukowcy twierdzą, że jeśli nic w tym temacie się nie zmieni, to w 2050 roku Afganistan będzie się mógł pochwalić ponad 80 milionami mieszkańców, czyli na dobrą sprawę 2 razy tyle, co jest teraz. I mam wrażenie, że jesteśmy trochę nauczeni, że skoro przyrost naturalny jest wysoki, to ludzie chcą zakładać rodziny, to w danym miejscu żyje się dobrze. Czy rzeczywiście tak jest? No cóż, to jest temat rzeka tak naprawdę. Liczne rodziny nie są skutkiem warunków życiowych i ekonomicznych, tylko kultury i przyjętych norm, które dla mieszkańców pełnią bardzo ważną rolę. Nie zawsze tak jest, oczywiście są wyjątki potwierdzające regułę albo w ogóle wyjątki, no ale w większości przypadków właśnie tak to działa, że jest przyjęte, że jest dużo dzieci.
Według danych statystycznych 99,7% mieszkańców to muzułmanie i sam fakt tak dużej liczby już o czymś świadczy, ale należy pamiętać, że jest to tylko statystyka, a za zamkniętymi drzwiami zapewne rozgrywają się różne historie. Jednak ze względu na tak ogromny wpływ wiary idą za tym pewne normy społeczne, których należy przestrzegać. Ja w dużej mierze chcę się skupić na sytuacji kobiet, bo właśnie te normy kulturowe będą ważne w dzisiejszej historii. Aktualnie sytuacja jest ciężka, jak pewnie wiecie, czy nie wiecie, wprowadzono mnóstwo zasad, mnóstwo zakazów, które łamią podstawowe prawa. Ale nie zawsze tak było i to też trzeba zaznaczyć, bądź co bądź oficjalnie podstawową instytucją społeczeństwa jest rodzina, na której czele stoi pan domu, zazwyczaj jest to ojciec, następnie najstarszy syn i tak dalej. Często też w jednym domu mieszkają rodziny wielopokoleniowe, czyli jest tutaj dziadek, pradziadek, no i oczywiście głowę tego patriarchy pełni wtedy najstarszy gościu, mężczyzna, dziadek, pradziadek. No i rodziny są duże i nie obejmują jedynie ojca, matki, dzieci, ale też wujków, kuzynów, dziadków i wszystkie możliwe wody po kisielu. Zasada jest taka, że ta głowa rodziny ma zawsze rację i trzeba się z nim liczyć. W stereotypowym modelu rodziny ojciec pracuje, zarabia na dom i na członków familii, a żona zajmuje się domem, wychowywaniem dzieci i ogólnie ogniskiem domowym. Do 2021 roku edukacja dla dziewcząt była możliwa, chociaż tylko część z nich kontynuowało swoją edukację na uczelniach wyższych. Przyjęło się w wielu domach, że należy szybko wydać córkę za mąż, a następnie ona będzie praktykować ten sam model życia. Ważnym czynnikiem jest honor, pojęcie bardzo różnie rozumiane, jednak w wielu kręgach przyjmuje się zasadę polegającą na tym, że na szacunek i honor pracuje cała rodzina. Jeśli jeden z członków tej rodziny, a zwłaszcza członkini, zrobi coś, co uważane jest za niewłaściwe, no to ma to wpływ na całą rodzinę i w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, cała familia wtedy uważana jest za odklejeńców. Dlatego właśnie w wielu kręgach ważne jest to, co ludzie pomyślą, a myślą i to dużo i mówią jeszcze więcej. Tak naprawdę wystarczy niewiele, by o kimś mówiono, a może to być nieodpowiedni ubiór, nieodpowiednie słowo, sprzeciw wobec wydaniu za mąż lub chęć edukacji. Ja wiem, moi drodzy, że mówię tutaj bardzo, ale to bardzo ogólnie, natomiast musimy pamiętać, że nie w każdym domu tak jest i nie każdy ma takie poglądy, nawet jeśli wyznaje taką, a nie inną wiarę. Ja mówię tylko tutaj o ogóle, nawet i rodzina, do której sobie zaraz przejdziemy i która jest bohaterami tej historii, będzie wyznawała trochę inny model i trochę inne wartości, o tym też sobie powiemy. No ale wracając do takiego ogólnego opisu, to stereotypowa afgańska rodzina ma swoją hierarchię i każdy pilnuje każdego, a zwłaszcza córek, żon i sióstr. Zadaniem rodziców jest doprowadzenie swoich dzieci do ślubu, często samodzielnie wybierając im małżonków. Mamy więc pierwszy i pewnie nierzadki powód do konfliktów, jakim jest odmowa wyjścia za mąż frędla, którego akurat wybrali nam rodzice. No bo nie oszukujmy się, nam samym jest ciężko znaleźć miłość życia, tę jedyną, tego jedynego, która będzie spełniać nasze standardy, a co dopiero jak do tego wyboru no, zaczną garnąć się nasi rodzice, którzy myślą nieco inaczej, są doświadczeni wiekiem i doświadczeniami, których my jeszcze nie przeszliśmy, więc tym samym no, ten wybór jest innym wyborem niż na przykład my sami byśmy go dokonali. No i pojawia się pytanie, co wtedy? Co jeżeli ten frędzel nie odpowiada nam? Co jeżeli nawet i ta kobieta, którą wybrali rodzice, nam nie odpowiada? No i rozwiązań jest kilka, ale w ostateczności większość takich ślubów i tak po prostu się odbywa. Często małżonkowie mają w ogóle okazję porozmawiać ze sobą dopiero na ślubie, a to wszystko z tego powodu, że jakiekolwiek randkowanie jest bardzo źle widziane, no i może doprowadzić do kolejnego konfliktu, w którym to zazwyczaj tylko jedna ze stron ponosi konsekwencje. Dlaczego tak? No niestety z tego powodu, że w dużej części przyjęło się, że to ta niewiasta namawia do złego, stosując różne sztuczki, a ten biedny facet dał się po prostu omamić, on taki wpływowy, on taki no, biedny po prostu chłop, no, zaufał niewłaściwej kobiecie. No i tak, moi drodzy, właśnie wygląda pokrótce i to bardzo pokrótce model rodziny i przyjęte obyczaje wynikające w dużej mierze właśnie z kultury i tradycji, praktykowanej zresztą od pokoleń. Tym sposobem, skoro jesteśmy w Afganistanie, to musimy przenieść się do początku lat 90. i właśnie wtedy w dużym mieście Mozar i Szafir, liczącym aktualnie ponad 600 tysięcy mieszkańców, poznajemy Gulama Mohameda Obeidiego. Mężczyzna ten miał około
30 lat w momencie, gdy go poznajemy, czyli na początku lat 90. No i stabilne życie, bo od 10 lat jego żoną była kobieta imieniem Nargis, z którą doczekał się trójki dzieci. W roku 1984 na świat przyszedł syn pary imieniem Ahmad. Następnie pojawiła się córka, której imienia nie znalazłam, a 7 września 1991 roku doczekali się kolejnej córki, która to właśnie jest bohaterką dzisiejszej historii i dostała ona imię Morsal. Tak więc poznajemy 5-osobową rodzinę Obeidi. Ghulam jako ojciec, jak już wcześniej wspomniałam, zajmował się pracą, która była dość dobra, ponieważ mężczyzna był wojskowym pilotem. Brzmi jakby był takim pilotem do telewizora, który tam gdzieś w wojsku sobie leży, ale nie, latał samolotami. Tak też zajmował się pracą. No i zresztą warto też wspomnieć, że tak się składa, że w tamtym okresie przy władzy była Ludowo-Demokratyczna Partia Afganistanu, której ojczulek był członkiem, a co za tym idzie, na pracę i szacun na dzielni nie mógł narzekać. I tutaj oczywiście no, jakieś tam lekkie lub mniej lekkie układy i układziki były. Tyle, co można powiedzieć, no to z całą pewnością żyło im się dobrze, znośnie, miło i przyjemnie. I co ciekawe, to właśnie ta partia, której członkiem był ojciec, miała wolnościowe poglądy, bo dążyli do oddzielenia religii od państwa, zakończenia analfabetyzmu w społeczeństwie i emancypacji kobiet. Więc to są takie bardzo ważne tematy. No cóż, udało się niektóre z tych rzeczy uzyskać, ale tylko na chwilę. Wielu ludziom nie spodobały się te reformy, zwłaszcza na wsiach, no i na początku lat 90. doszło do zmiany władzy. Tak jak mówiłam, no te zmiany były dosyć częste. To rzecz jasna nie było na rękę Ghulamowi, czyli naszemu ojcu. Był nie tylko pilotem, ale też działaczem tej partii, która właśnie straciła poparcie, więc sytuacja bardzo nieciekawa z jego perspektywy. Zresztą wielu działaczy w tamtym momencie, wiedząc, że niestety ich czas się kończy, nie widząc nadziei na poprawę, postanowiło wyjechać za granicę z nadzieją na lepszą sytuację. Ghulam też o tym myślał i postanowił ten plan zrealizować. Mniej więcej pod koniec roku 1992 mężczyzna przyjechał do Niemiec, dokładnie to do Hamburga. Gościu miał wiedzę, wykształcenie i umiejętności z zakresu lotnictwa, jednak przemiany polityczne i jego pochodzenia sprawiły, że miał minę zdziwionego Pikachu, gdy nie dostał wymarzonej pracy w WOJ-u. Niestety no, miał nadzieję, że wejdzie cały na biało i go przyjmą od razu, a okazało się, że pocałował klamkę. Jednak mężczyzna wiedział, że powrotu za bardzo nie ma, no i był zdeterminowany, aby zacząć nowe życie, aby swoją rodzinę również do Niemiec zabrać, no bo początkowo to wyglądało w ten sposób, że sam Ghulam tam przyjechał, on miał znaleźć pracę, miał znaleźć jakiś dom, mieszkanie, samochód, ogólnie ogarnąć wszystko dookoła, a później jego rodzina miała do niego dołączyć. No i mężczyzna znalazł więc pracę jako kierowca autobusu. W tym samym czasie jego bliscy wciąż byli w Afganistanie, a Ghulam tyrał, aby skompletować całą wyprawkę. Tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne na nowy start. Gdy wyprawka została skompletowana, to w roku 1994 cała familia przeniosła się do nowego kraju. W tym okresie w Niemczech znajdowało się jakieś 20 tysięcy imigrantów pochodzenia afgańskiego, co nie czyniło ich jakoś specjalnie wielką grupą etniczną. Zresztą wyglądało to w ten sposób, że każdy z nich w związku z tymi różnymi zmianami w ich kraju miał różne poglądy, różnymi działaczami byli z różnych okresów, więc nawet jakby się spotkali, no to nie jest powiedziane, żeby się dogadali. Co za tym idzie? No nie było więc wścibskiej Haliny spod ósemki, która plotkowałaby o tym, że córka Obajdich ma za mocny makijaż czy coś takiego, ale był ktoś inny, a w sumie to inni, ponieważ wraz z rodziną, liczącą matkę, ojca i dzieci, to do Hamburga przeprowadzili się też niektórzy kuzyni i znajomi, no po prostu taka większa ekipa. Więc tak naprawdę była to jedna wielka rodzina, która się razem tam przeprowadziła. No cóż, nowe życie, nowy start. Z jednej strony wszystko miało zostać takie jak wcześniej, czyli Nargis jako żona i matka zajmowała się domem, a Ghulam pracował. Z czasem mężczyzna zresztą założył własną firmę zajmującą się sprzedażą używanych autobusów. Nie było z tego kapucem wielkich kokosów, ale starczyło na godne życie i mogli sobie pozwolić na jakieś nowe mieszkanie w takiej średniej dzielnicy. Znaczy średniej nie, że była jakaś nieciekawa, tylko w takiej ani nie wiadomo jak bogatej dzielnicy, ale też nie w jakiejś złej.
Wkrótce rodzina się powiększyła i na świat przyszły kolejne dzieci. Tutaj źródła trochę się rozjeżdżają jak koń na lodowisku, bo czasami mowa o piątce dzieci, a czasami o szóstce. Oczywiście tak razem licząc, czyli z tą trójką, która była wcześniej. Myślę, że większego znaczenia i tak to nie ma. Po prostu coś między 2,5 tysiąca złotego a 3 tysiącami. No ale wracając do naszej historii. Gulam nie do końca odnalazł się w nowych realiach. Nie nauczył się języka niemieckiego, no i starał się praktykować ten sam model rodziny, co wcześniej, którego wcześniej był nauczony, czyli on jako mąż i ojciec ma zawsze rację. A jak racji nie ma, no to patrzeć zasada pierwsza. Gulam ogólnie był człowiekiem surowym, któremu zależało na autorytecie i czasami nawet wykorzystywał swoją siłę, by ten autorytet osiągnąć. Co oczywiście nie powinno mieć nigdy miejsca. Natomiast warto zaznaczyć, że zarówno on, jak i jego żona, jak i cała rodzina w swoim kraju opisani byliby jako tacy luźni rodzice. Tradycja była ważna, wiara była ważna, ale to też w takich granicach normy, w czymś, co jest do przyjęcia. Więc wbrew jakiemu ogólnemu przekonaniu, albo nawet historiom, które już wcześniej były omawiane na tym kanale, to wcale nie była to jakaś taka bardzo tradycyjna rodzina, bardzo zapatrzona w te swoje przekonania. Sam fakt świadczący o tym, no do jakiej partii ojciec należał, która raczej ma takie wolnościowe poglądy, świadczy o tym, że to wcale no, nie były tak zwane konserwy. Kolokwialnie trochę mówiąc, tak też można przeczytać w wielu artykułach, no ale jak się okaże, no może to jest tylko teoria, a praktyka wyglądała nieco inaczej. Nie da się ukryć, że dzieci jak te maluchy dużo szybciej odnalazły się w innym kraju. Chodziły do szkół publicznych, więc szybko ogarnęły język, no i też mogły zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy. Powstaje więc pewna sprzeczność, ponieważ życie w domu wygląda inaczej niż życie w szkole i ogólnie też poza domem. Każde dziecko państwa obejdych było inne i miało swój własny charakter oraz temperament, co jest no, czymś normalnym, bo wiadomo, każdy z nas ma jakieś tam swoje własne predyspozycje. O najstarszym synu Ahmadzie powiemy za moment, natomiast najstarsza córka, czyli ta starsza siostra naszej bohaterki, była raczej posłuszna i nie sprawiała nigdy problemów. Wypełniła obowiązek szkolny, ale nie zależało jej na dalszej edukacji, skromnie się ubierała, nie malowała, dosłaniała włosy, no i zawsze wypełniała prośby rodziców. W sumie to niewiele o niej wiadomo, poza tym, że zdaniem rodziny była taka grzeczna milusia i w ogóle bojlando bez trzymanki. Inaczej natomiast, i to jest tak naprawdę temat rzeka, było z Morsal, czyli z naszą bohaterką, bo o ile jej starsza siostra i brat, czyli ten Ahmad w momencie przeprowadzki miał jakieś 8-10 lat, dużo pamiętali z Afganistanu, z tego swojego ojczystego kraju, wiedzieli jakie tam były zasady, jaka była kultura, coś co tak naprawdę w nich zostało, no w momencie przeprowadzki byli już takimi w miarę jarzącymi na gary dzieciakami. No to Morsal już niekoniecznie, bo miała w momencie przeprowadzki tylko 3 lata, no i szybko odnalazła się w nowych realiach, szybko załapała język, poszła tam do przedszkola, potem do szkoły. Tak naprawdę to było coś, no, takie realia, taki świat, w którym od zawsze była. A poza tym swoje też robi rzecz jasna charakter, no bo Morsal opisywana jest jako taka dziewczyna uparta, która potrafi wyrazić swoje zdanie, też nie na zasadzie jakiegoś tam krzykacza pospolitego. Miała zawsze własne argumenty, lubiła dyskutować, no i wymieniać się poglądami, więc taka dziewczyna inteligentna, błyskotliwa, która była gotowa do rozmowy, która miała argumenty, która lubiła po prostu mieć swoje własne zdanie, zawsze wolała sprawdzić coś sama się upewnić, sama wyrobić sobie własne zdanie, niż sugerować się tym, co powiedzą inni. Czyli tak naprawdę to wszystko, co nie było mile widziane w jej rodzinie. No bo ojciec wymagał tego, że jeżeli on coś powie, no to tak będzie i tak wszyscy to przyjmą, nie będą tego nigdy podważać. A Morsal, no cóż, no Morsal była inną osobą. No i nigdy się nie przejmowała tym. Nie przejmowała się tym, że może czasami jakieś tam spięcia z ojcem są. Zresztą ten ojciec większość czasu spędzał w pracy, co wyglądało w ten sposób, że dzieciaki czuły do niego respekt. Oczywiście liczyły się z jego zdań, ale też jakoś specjalnej relacji z nim, może takiej, czy to koleżeńskiej, czy w ogóle wielkich rozmów na temat wszechświata nie przeprowadzali. W każdym razie nasza bohaterka poszła do podstawówy, a następnie do gimnazjum w Niemczech. Uczyła się w szkole, gdzie chodzili uczniowie z różnych krajów. Był to ogromny, naprawdę ogromny przekrój kulturowy, ale Morsal była otwarta na to, aby poznawać ludzi, ich życie, ich obyczaje i bardzo ją to interesowało. Co więcej, dziewczyna była duszą towarzystwa i śmiało mogła aby robić
robić zawodzi raja weselnego, bo miała świetny humor, była otwarta, no i zawsze kręciło się wokół niej mnóstwo, ale to mnóstwo znajomych. Morsal po skończeniu gimnazjum na dobrą sprawę zakończyła obowiązek szkolny, jednak zależało jej na dalszej edukacji. I to wyglądało w ten sposób, że po tym gimnazjum już mogła sobie szkołę odpuścić, mogła pójść do pracy, mogła być za mąż, no, mogła robić co tam chciała. No ale nie myślała jeszcze ani o szukaniu męża, ani o zajmowaniu się domem na pełen etat. Chciała się uczyć i wbrew rodzinie postawiła na swoim, bo poszła do liceum zawodowego. Ale za bardzo nie miała sprecyzowanych planów na temat swojej przyszłości, czy jakiejś tam kariery zawodowej. Chyba poszła jedynie po to, aby nie siedzieć w domu. No i też po to, że w tej szkole widziała okazję, aby spotykać się ze swoimi znajomymi, aby mieć trochę luzu. Pierwsze zgrzyty zaczęły się, gdy nasza bohaterka miała jakieś 14 lat. Jak większość dziewczyn w jej wieku chciała się malować i modnie ubierać. I rzecz jasna, bycie modnym to jest pojęcie względne. Po prostu no, nie chciała chodzić do szkoły w worku na kartofle. I to rzecz jasna nie spodobało się jej ojcu i starszemu bratu. No właśnie, bo Ahmad podzielał zdanie ojca i też Daryapę, gdy Morsal ubierała się inaczej niż familia zakładała. A trzeba zaznaczyć, że takie sytuacje działy się często. No i ojciec, nauczony tego, że tylko on ma rację, zaczął rozwiązywać konflikty w jedyny znany sobie sposób, czyli w sposób siłowy. To jednak w żadnym wypadku nie sprawiło, że Morsal zmieniła swoje zachowanie, wręcz przeciwnie, no bo jeszcze bardziej motywowało ją to do działania i tak naprawdę obrony swoich racji, swoich poglądów i tego, co myśli i czuje, a tym bardziej ubierania się i malowania w taki sposób, jak jej się to podoba. I przyznam szczerze, że no ja nie wiem, jakie to były makijaże, jaki to był strój, zresztą nawet bez względu na to, jakie one by nie były, to jedna i druga strona była przekonana o tym, że to właśnie ona ma rację. I moi drodzy, no Morsal to była osobą, która no, nie dała sobie za bardzo wejść na głowę i po pierwszej takiej awanturze dziewczyna zgłosiła się do ośrodka pomocy społecznej, gdy pierwszy raz postanowiła uciec z domu, właśnie poprzez taki konflikt na temat jej ubioru. No i ten ośrodek niewiele mógł zrobić tak naprawdę, lub może lepsze będzie stwierdzenie, że niewiele zrobił. Dziewczyna po prostu nocowała tam kilka razy, gdy nie chciała robić tego w domu. Z czasem funkcjonariusze dobrze poznali tę rodzinę, ponieważ między 2006 a 2007 rokiem było kilka zgłoszeń do ich domu i za każdym razem to właśnie Morsal informowała placówki o tym, co działo się w domu, no i że nie działo się zbyt dobrze. Bardzo często to jednak nie ojciec był napastnikiem, a najstarszy brat Ahmad. I dla przykładu, 8 listopada 2006 roku Morsal zgłosiła, że doszło między nią a bratem do szarpaniny. Tydzień później odbyło się takie same zgłoszenie. Tym razem dodatkowo brat wyciągnął krojochleb, nie użył go co prawda, ale trzymał w ręku i w obu przypadkach poszło o ubiór Morsal. 19 stycznia 2007 roku miało miejsce takie samo zgłoszenie, znów dotyczące Ahmada, czyli tak naprawdę Morsal nie robiła zgłoszeń na temat swojego ojca, tylko na temat swojego brata. Konflikt dotyczył tego samego. No i placówki reagowały jak mogły ich zdaniem, ale za każdym razem przesłuchiwany Ahmad mówił o różnicach kulturowych i nazywał to wszystko sprzeczką rodzinną. Tak więc też te placówki, te organizacje nie chciały za bardzo tam w ich kręgi wchodzić, wpychać się, no bo z jednej strony mamy jakąś tam, zasłaniają się tradycją i kulturą, z drugiej strony no jednak jest zgłoszenie, jest problem i tak naprawdę te placówki rozkładały ręce w tamtym momencie. Zresztą sama Morsa miała mieszane uczucia do swojego brata, bo w trakcie jednego z przesłuchań powiedziała, że no to właśnie z nim, z całej rodziny miała najbliższy kontakt, chociaż wielokrotnie się kłócili. Czyli tutaj widzimy, że jakieś tam zgłoszenie na niego robi, a potem mówi, że nie no, w sumie to jest z nim najbliżej. Ahmad był starszy, miał własne mieszkanie i kilka razy po sprzeczce z rodzicami Morsal nocowała właśnie u niego, więc widzimy, że no to była trudna relacja, to nie było takie zero-jedynkowe, że on był taki okropny, tylko no nawet czasami to Morsal u niego postanawiała spać, aby nie robić tego w domu. Co do samego Ahmada, bo on jest bardzo ważną postacią w tej historii, to zdecydowanie nie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Gdy cała rodzina przyjechała do Niemiec, miał on 10 lat, nie ogarnął w pełni języka wcale, no i wszystko dookoła było dla niego obce.
To była ogromna zmiana. Z jednej strony chciał spełniać wymogi swoich rodziców, a z drugiej strony też znalazł się w zupełnie innym świecie. Szybko porzucił szkołę i wpadł w tak zwane złe towarzystwo, lub może nawet niektórzy powiedzieli, że to złe towarzystwo wpadło na niego. Bardzo szybko zaczął mieć problemy z procentami, no i nie miał pracy. Znaczy to już później, jak był dorosły, to tej pracy nie mógł sobie znaleźć, a tym samym tworzyły się kolejne problemy, no bo na te jego, czy to imprezy, czy na procenty trzeba było mieć pieniądze. Pierwszy raz został notowany 3 lata po przyjeździe do kraju, czyli możemy sobie tutaj policzyć szybko 10 plus 3, a potem poszło już z górki. Można było kręcić kołem fortuny i losować, za co tym razem Ahmad zostanie zatrzymany. No bo chłopak miał lepkie łapki, zabierał ludziom portfele, różne wartościowe rzeczy, wdawał się w konflikty, bójki, jeździł autem po wypiciu czegoś więcej niż soczek. Łącznie zebrało się trochę tych zarzutów i nawet został on w końcu skazany na 1,5 roku. To jest dosyć ciekawe, no bo ile to tam razy można mu dawać zawiasy. W końcu zebrano wszystko w całość, no i dostał te 1,5 roku. Ale wykonanie kary ciągle odraczano. Tam jakiegoś prawnika sobie znalazł, no i niby miał spędzić te 1,5 roku, ale tak było, że no dobra, to za rok i tak dalej. W każdym razie sam Ahmad nie prowadził idealnego stylu życia, a umoralniał swoją siostrę. Być może część z Was ciekawi, co na to rodzice, no bo skoro są zniesmaczeni makijażem, to co powiedzą na synusia znanego tak dobrze policji, że jego telefon łączył się z Wi-Fi na komisariacie. No i tutaj trzeba przyznać, że w tym przypadku również nie byli zadowoleni. Rzekomo ojciec traktował dzieci tak samo i również swojego najstarszego syna krytykował za takie przewinienia. Rzekomo Ahmad czuł ogromny respekt do ojca. No i zresztą tak samo jak Morsal, i ich konflikty były podobne, tylko różnił się powód. I o ile tak naprawdę relacje rodzinne to były napięte, jak sami wiecie, co na czym i tyczy się to wszystkiego, no to mamy tego ojca, który stoi na szczycie tej piramidy, tej hierarchii, do którego czuje respekt zarówno siostra, jak i syn, i pewnie reszta dzieciaków tak samo, może nawet żona również. Z drugiej strony ten Ahmad, który nie odnalazł się kompletnie w nowej rzeczywistości, chce chociaż podlizać się ojcu w ten sposób, że też tam uważa, że siostra nieodpowiednio się zachowuje, a sam ma wiele, 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 wiele za uszami. No ale wracając do naszej historii, to na początku 2007 roku w rodzinie no, działo się nieciekawie. Morsa sprzeciwiała się rodzicom, chodziła na imprezy, spotykała z chłopakami. Dodatkowo też rzuciła szkołę, chociaż tutaj sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Chodzi o to, że jej wyniki nie były wystarczające, by przejść do następnej klasy i musiałaby powtórzyć rok. Nauczyciele poinformowali o tym jej rodziców, a oni zdecydowali o wypisaniu córki ze szkoły. I teraz nie wiem, czy to była ich decyzja, w sensie decyzja rodziców, czy może decyzja uzgodniona z samą Morsal. Bo jak wiemy, no dziewczyna miała charakter i szczerze wątpię w to, znaczy wątpię, no to są tak naprawdę moje gdybania, ale wydaje mi się, że skoro była tak uparta pod wieloma innymi względami, wiedząc, że ma rację, to chyba raczej dążyłaby do tego, aby w tej szkole zostać. Więc być może było jej to na rękę, może miała jakieś inne plany, chciała pójść do innej szkoły, chciała pójść do pracy, no niestety nic na ten temat nie znalazłam. W marcu 2007 roku cała familia wybrała się do Afganistanu. I niby na urlop, na odpoczynek i oczywiście tu mi kaktus urośnie, jeśli taka była prawda, bo w rzeczywistości był to podstęp, aby zostawić córkę na kilka miesięcy u dalszej rodziny. Plan był taki, że Morsal pozna tradycję, no i zmieni zdanie, dojdzie do wniosku, że nie miała racji, tylko oczywiście ojciec i brat te racje mieli. Dziewczyna mieszkała więc przez 9 miesięcy w rodzinnym mieście i uczęszczała do szkoły koranicznej, która skupiała się na wartościach religijnych. Jej kuzyni powiedzą później, że Morsal była tam, bo sama tego chciała, jednak dziewczyna uważała trochę inaczej. Na początku 2008 roku rodzina pozwoliła jej wrócić do Niemiec pod warunkiem, że obiecuje ona się ich słuchać. Jednak długo pojednanie nie trwało, bo bardzo szybko nasza bohaterka zgłosiła się do placówki pomocy młodzieży. Bardzo szybko zresztą po powrocie. Tej samej co wcześniej. Powie, że rodzice wywieźli ją bez jej wiedzy i kazali jej wyjść za mąż. Nie zrobiła tego i wróciła do Niemiec. Zresztą to też nie tak, że ona wróciła i teraz była idealnym dzieckiem, idealną córką, bo tak naprawdę od powrotu dziewczyna przez większość czasu będzie mieszkać właśnie w tej placówce, a nie ze swoją rodziną, bo czuła do niej
nich ogromny żal i nie chciałam mieć z nimi za wiele wspólnego. Relacje między nimi były nieciekawe. Na dobrą sprawę, zresztą to jest moim zdaniem interesujący fragment tej historii, bo nie jest do końca wiadome, co zaszło na tym 9-miesięcznym wyjeździe. Tutaj niby jakiś ślub, tak też znalazłam informację, że ona się zgłosiła do placówki i powiedziała o jakimś ślubie. Nikt o tym ślubie nic więcej nie powiedział. Rodzice nabierali wody w usta, jeżeli ich pytano o jakiś tam ślub. Potem też spytano kuzynów, którzy byli na miejscu, którzy byli w ich kraju rodzinnym. No i oni stwierdzili, że Morsel tam była, no bo sama tego chciała i też nic na temat żadnego ślubu nie wiedzą. Potem zgłosi się jakiś znajomy kota, psa, sąsiada, jakiś w ogóle znajomy znajomych, to jest ciekawa kwestia, który powie, że Morsel wyjechała, bo tak naprawdę była w ciąży i tam urodziła dziecko. I to dla mnie jest ciekawe, no bo te 9 miesięcy się zgadza, tak? Pierwsze, co mi w ogóle przyszło na myśl, 9 miesięcy, no akurat jak ciąża tyle trwa. Ale prawda jest taka, że nie ma na to żadnych dowodów i myślę, to tak też moje gdybania, że nieślubne dziecko byłoby gorzej widziane wśród tradycyjnej rodziny w Afganistanie niż tam na miejscu. No chyba, że cała ta bliższa rodzina pojechała razem z nimi, w sensie przyniosła się do Hamburga i właśnie ich oceny rodzice bali się najbardziej, dlatego wysłali córkę do dalszej rodziny, która może była w miarę tam spoko, na luzie i przyjęła tę wiadomość w miarę miło. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, natomiast nic na temat żadnego dziecka nie znalazłam, oficjalnie. Bądź co bądź, akurat powrót Morsal zgrał się z przeprowadzką całej rodziny do Flensburga. Wtedy też jakoś w kwietniu nasza bohaterka zamieszkała znów ze swoją rodziną. Postanowili dać sobie szansę, ona za namową też ludzi, z którymi tam mieszkała w tej placówce, uznała, że warto dać szansę swojej rodzinie. Miała nadzieję, że ich relacja się poprawi. Jej rodzice mieli nadzieję, że zacznie żyć tak, jak oni tego chcą. No i w sumie to na nadziejach się skończyło, no bo że szybko rzeczywistość ich zweryfikowała. I tutaj też taka mała moja dygresja na temat tego, że przez większość czasu no od tego 14 roku życia, kiedy zaczęły się jakieś mniejsze lub większe problemy, Morsal bardzo często po prostu wychodziła sobie z domu, trzaskała drzwiami i nocowała w tej placówce albo nie wiem, gdzieś u znajomych. I mimo tego, że temu ojcu tak zależało na autorytecie, matce tak samo, oni mieli swoje stanowisko, oni mieli swoje zdanie, no to za każdym razem gdzieś tam wyciągali rękę do swojej córki, chcieli, aby ona wróciła do nich, no bo wydaje mi się, że nie jeden rodzic powiedziałby, że to idź stąd i nie wracaj, tak? Tym bardziej, jeżeli masz takie podejście, jeżeli córka nie spełnia jakichś oczekiwań, no to idź stąd, nie wracaj, nie chcemy ciebie widzieć. A tutaj jednak dążyli do tego, aby w tej rodzinie było dobrze, no, że mieli takie charaktery, a nie inne i takie poglądy, a nie inne i niestety ta różnica była zbyt duża, no to wychodziło inaczej. Gdy nasza bohaterka zamieszkała znów z rodzicami, tym razem we Flensburgu, zaczęły się zgłaszania na komisariat dotyczące awantur w domu. Wszystko dotyczyło się tego, że Morsal nie wracała do domu na noc i tym razem już nie do końca tam chodziło o jakiś wygląd, tylko o to, że dziewczyna potrafiła wrócić dopiero po 3 dniach i nikt nie wiedział, gdzie i z kim była. No i to tym bardziej sprawiało, że rodzice byli temu mocno przeciwni. W maju po jednej z awantur dziewczyna zgłosiła się do tej samej placówki co wcześniej. Tym razem awantura stała się fizyczna i uczestniczył w niej jej młodszy brat. Ten inny brat, nie chodzi tutaj o Ahmada, tylko taki inny młodszy brat. Ten sam ośrodek we Flensburgu miał trochę inne podejście. Namawiali Morsal do powrotu do domu, uznali to w ogóle za jakąś taką zwykłą sprzeczkę rodzinną. Dali tak naprawdę jej ultimatum, albo wracasz do domu, albo mamy taki placówkę dla dziewcząt, gdzie będzie mogła się zatrzymać na stałe. No i to chyba była taka placówka dla ciężkiej młodzieży i Morsal tam zamieszkać na stałe nie chciała. Do końca nie wiem, jaka to była placówka, natomiast no, dali ultimatum, jakaś tam specjalna placówka. Dziewczyna nie była z tego powodu zadowolona. Nasza bohaterka przez kolejne dni nie kontaktowała się z rodzicami, którzy nie wiedzieli, gdzie jest ich córka, więc zgłosili jej zaginięcie, więc tutaj kolejne odnotowanie, kolejny raz ich nazwiska się pojawiają w tych całych komisariatach, w tych samych teczkach. Znów jakiś znajomy kota, psa, sąsiada powiedział rodzicom, że Morsal przebywa w jakimś wynajmowanym mieszkaniu w dzielnicy Bilstedt. Tam znalazł ją ojciec, właściwie to cała rodzina tam pojechała pod wskazany adres. No i doszło do kolejnej awantury, aż w końcu no, ta awantura oczywiście była bardzo, bardzo nieciekawa. Tutaj nie będę tego ze szczegółami opisywać, ale sąsiedzi po prostu postanowili wykonać numer alarmowy i zgłosić całe zajście. I oczywiście historia lubi się powtarzać, no bo rozdzielono ich tam palcem zrobiono, nie wolno, ciuś, nie fajnie się zachowujecie, ale żadnych rezultatów, żadnych tam dalszych kroków nie podjęto. I prawdę mówiąc,
ciekawi mnie, co to było za mieszkanie, bo w żadnych aktach nie ma mowy o tym, że na przykład Morsol dostała mieszkanie od państwa i też nic nie znalazłam na temat pracy, że na przykład było ją stać na wynajem tego mieszkania. Zresztą była nieletnia w tamtym momencie, może zatrzymała się u koleżanki, a może miała skądś pieniądze na wynajem, to tak naprawdę no, temat rzeka, wydaje mi się, że może się bliżsi znajomi znają prawdę, no do takich informacji już nie dotarła. Bądź co bądź, całe zajście zostało udokumentowane przez funkcjonariuszy, ale znów podpięto to pod awanturę rodzinną. Morsal zatrzymała się we wcześniejszej placówce, aby nie mieć kontaktu z rodzicami, no po tym całym zajściu tym bardziej nie chciała wracać do domu, nie chciała w ogóle z nimi przebywać. Unikała z nimi kontaktu jak tylko mogła. Jednak wśród jej bliskich zaczęła krążyć plotka, że moi drodzy, Morsal wykonuje najstarszy zawód świata. Rzekomo ktoś ją widział w jakimś klubie z facetami, jak piła drinki. Zresztą to też się złożyło akurat z tym, że, no, że była w tym mieszkaniu i skąd miała pieniądze na to mieszkanie. Też jakieś tam nowe ubrania miała, skąd w ogóle na to wszystko miała pieniądze. No i nie ma na to żadnych dowodów, aby potwierdzić te domysły, te plotki, ale informacja rozeszła się po kręgach rodzinnych, no i trafiła do Ahmada, czyli do najstarszego brata. I moi drodzy, tutaj sytuacja jest dość ciekawa, bo akurat w maju 2008 roku Ahmad miał wykonywać swój wyrok, ten, o którym wspominałam wcześniej, te półtora roku. Ten, który ciągle przekładano, no i znów go nie wykonywał, ponieważ odroczono go, więc Ahmad znów miał uśmiech małego rekinka i niestety mógł skupić się na swojej siostrze i na tych problemach rodzinnych. Chciał zaplusować, chciał się pokazać, jaki on jest świetny, że on wszystko potrafi ogarnąć. Moi drodzy, na początku maja 2008 roku mężczyzna poprosił o spotkanie swojego kuzyna Muhameda. No taki kuzyn, który też tam się z nimi w międzyczasie przeprowadził, rzekomo spoko gościu był. W trakcie spotkania Ahmad powiedział o tym, jak bardzo martwi się o swoją siostrę, która unika kontaktu z całą rodziną, że jakieś takie plotki do niego dochodzą, no, że jest bardzo zmartwiony, chciałby się z nią spotkać, chciałby z nią porozmawiać, tam powiedzieć, siostra, będzie dobrze, no razem przez to przyjdziemy, weź tam, weź ogarniemy wszystko, no, że taki miły, dobry brat, opiekuńczy. No ale tak się składało, że Morsal nie chciała z nim rozmawiać, nie odbierała od niego telefonów, w ogóle tam unikała jego i rodzinę, więc Ahmad poprosił kuzyna, aby to ten kuzyn spotkał się z Morsal i zaprowadził ją na dworzec. Tam na dworcu miał czekać na nią starszy brat, no i mieli sobie na spokojnie porozmawiać. Czyli tak naprawdę, no, Ahmad poprosił swojego kuzyna, aby mu wyświadczył przysługę, no bo on ma dobre intencje. I Mohamed, kierowany chęcią pomocy, zgodził się. I moi drodzy, wieczorem 15 maja, w czwartek, spotkał się z Morsal, poszli razem do restauracji McDonald's, pogadali, spędzili miło czas, taka zwykła rozmowa, Morsal nie miała pojęcia, że zaraz dojdzie do spotkania z jej bratem. Około godziny 23 pojechali na dworzec, kuzyn zaparkował auto na parkingu obok, tam właśnie takim parkingu mieszkalnym i wysiedli, aby zapalić razem fajura na ławce. Tak też się stało, usiedli, rozmawiali sobie dalej. Było ciemno, zbliżała się godzina 23:20, gdy Morsa zauważyła zbliżającego się w jej kierunku brata. Od razu go rozpoznała, nie spodziewała się kompletnie, że go tam pozna, spotka i w ogóle. No i co straszne, Ahmad trzymał coś w ręku i był to krojochleb. Podszedł do swojej siostry i jedyne co zrobił, to spytał ją, czy wykonuje najstarszy zawód świata. Morsal odpowiedziała, że to nie jego sprawa i wtedy mężczyzna użył narzędzia trzymanego w ręku. I to wielokrotnie. Mohamed, czyli ten kuzyn stojący obok, próbował go powstrzymać, ale został odepchnięty. Potem powie, że do Ahmada nic nie docierało i prawdopodobnie wziął jakieś cukry, pudry, bo w ogóle nie można było do niego dotrzeć. Morsal próbowała odejść od brata, no ale niestety nie dała rady. Zaczęła krzyczeć, co budziło okolicznych mieszkańców. Niestety było już za późno. Mieszkańcy szybko zadzwonili na pomoc, a w tym czasie po wszystkim Ahmad i jego kuzyn po prostu odeszli. Ten kuzyn Mohamed też nie wiedział za bardzo, co ma robić. Nie miał pojęcia, że dojdzie w ogóle do czegoś takiego. No i obawiając się tego, że zostanie o coś oskarżony, też postanowił pobiec. Właściwie to panowie wsiedli do randomowego pociągu i odjechali. W międzyczasie próbowano pomóc Morsal, ale niestety się to nie udało i dziewczyna odeszła.
Oczywiście śledztwo w tej sprawie natychmiast się rozpoczęło i nie trwało zbyt długo, ponieważ jeszcze tej samej nocy na komisariat zgłosił się Mohamed i opowiedział o wszystkim, co zaszło, wskazał sprawcę i następnego dnia, czyli 16 maja w południe, Ahmad został zatrzymany i do wszystkiego się przyznał. Argumentował nawet swój czyn tym, że siostra, uwaga, uwaga, słuchała popu, malowała się i spotykała z chłopakami. Twierdził dodatkowo, że nie planował tego, co zaszło, no i działał pod wpływem chwili, co sprawia, że no niby działał w afekcie, co to będzie mieć wpływ właściwie no już na stwierdzenie wyroku. W lutym 2008 roku rozpoczął się proces. Ahmad wciąż próbował się tłumaczyć, ale niezbyt mu to szło, bo w międzyczasie zdążył skierować różne epitety w stronę prokuratora, co na dobrą sprawę miało odwrotny efekt. Ogólnie to wielokrotnie przerywał innym i zachowywał się bardzo niekulturalnie. Cała rodzina była obecna na procesie, postanowili nie zeznać jednak w tej sprawie, siedzieli w pierwszych ławkach w rzędzie, ale się nie odzywali. W końcu Ahmad otrzymał dożywocie, co oznacza, że resztę życia spędzi za kratami, gdzie nie zobaczy już żadnej kobiety słuchającej popu lub mającej mocny makijaż. Być może ciekawi Was, co na to wszystko rodzice. W wywiadzie dla niemieckiej stacji radiowej rodzice Morsel i Ahmada wyrazili niechęć do syna i żal po stracie córki, więc wbrew ostatnim takim podcastom, które też miałam okazję nagrywać, wcale nie bronili swojego syna, wcale nie uważali, że zrobił on dobrze, że on jakiegoś tam honoru chronił. Bardzo krytycznie wypowiadali się na temat tego, co się stało. Zresztą no, cała rodzina była w ogromnym szoku. I tak, moi drodzy, kończy się historia Morsa, kończy się historia Ahmeda i poniekąd też kończy się historia całej rodziny. Pycha, jaką kierował się Ahmad, sprawiła, że czuł on się bezkarny nawet w trakcie procesu, twierdził, że ma rację, twierdził, że zrobił dobrze, że przecież chodziło tutaj o jakiś honor, chodziło tutaj o to, żeby jego rodzina była dumna. No ale niestety doszło do czegoś, co nigdy, ale to przenigdy nie powinno mieć miejsca. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie, a wydaje mi się, że jest to chyba jedna z głośniejszych tego typu historii, natomiast innych podcastów w języku polskim, chyba w angielskim też nie znalazłam na ten temat, no ale jeżeli ktoś słyszał wcześniej o tej sprawie, może ktoś nawet pochodzi z tamtych rejonów i zna jakieś dodatkowe informacje, to byłabym bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu, ponieważ uważam, że jest to sprawa, którą warto nagłaśniać, o której warto pamiętać, zwłaszcza ku przestrodze. Oczywiście zachęcam Was do dyskusji na ten temat z zachowaniem kultury wypowiedzi, a póki co no, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu piszą w komentarzu słuchanie muzyki, bo jak widzicie, no to też bardzo rozzłościło naszego dzisiejszego antybohatera. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli ktoś chce, no to zapraszam na Instagrama i do usłyszenia.